Gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studiu i muzycznie, i filmowo, bo porozmawiamy o filmie, o pewnym muzyku, chociaż pewnym muzyku to złe słowo, można powiedzieć o legendzie polskiej sceny disco polo, bowiem powstaje, tak, powstaje film o Zenku Martyniuku i pytamy dzisiaj, czy Zenek Martyniuk to materiał na film, a to pytanie kieruję do moich i państwa gości, którymi w studiu tutaj razem ze mną są Maciej Rugała, Movies Room, witaj serdecznie, witam serdecznie. I Bartosz Buruciak, tygodnik Solidarność, prowadzący audycję na Rapie w Radiu Wnet. Witaj również. Witam widzów, witam serdecznie Maćku, witam cię serdecznie też Maćku. I rozpoczynamy naszą rozmowę. Film o tytule Zenek powstaje, to się dzieje, opowie historię legendy muzyki, to już tak. Muziko. Latynoskie klimaty. Przepraszam. Ale tu będzie legenda muzyki disco polo, a Zenon Martyniuk na tapecie tej filmowej. Prace na planie już ruszyły, czyli tak jak powiedziałem, to się dzieje, to się tworzy. I pierwsze pytanie, Maćku, do ciebie kieruję. Dlaczego? Chciałbym to wiedzieć. Nie, no, wiesz co, mi się wydaje, że tak chciałbym, żeby między nami był jakiś taki dysonans, jeśli chodzi o zdanie, natomiast troszkę dysonans, tutaj... Dysonans, nie, chyba będzie ciężko, ale to spróbujmy. Żebyśmy się różnili, ale no tak troszkę myślę, że są jeszcze postacie, o których można robić filmy. Natomiast no zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, może to, wiesz, my narzekamy na ten film, jeszcze nie wiemy, co z tego będzie, znaczy domyślamy się, tak, ale nie wiemy, co z tego wyjdzie. Natomiast no może to będzie hit, może, wiesz, to najpierw... A szczerze mówiąc, ja właśnie w tę drugą stronę jakoś będę gdzieś tam myślami szedł, że może coś z tego wyjdzie, że... Ale ja co z tego bym wyjdzie, zobaczyć drogi taki Maćku, film, Bartek, mogę to... się założyć, jaki kraj, taki film o Rayu Charlesie, można powiedzieć, a tylko brakuje, żeby Zenon Martyniuk założył okulary i grał na fortepianie, nieważne, taki głupi żart na dzień dobry, na rozpoczęcie tego tygodnia. Ja uważam, wiesz co będzie najgorszym problemem tego filmu, że to będzie film na kolanach, bo ja chciałbym, Maćku, obejrzeć taki film rasowy o disco polo, połączony z transformacją ustrojową, połączony, jak jeszcze wtedy się nazywało disco polo, muzyką chodnikową. Chciałbym zobaczyć, jak się rodziło to zjawisko, o tym, jak wytwórnie powstawało, jak się sprzedawało na umownym stadionie, na bazarach w całej Polsce kasety, jakie to były były milionowe nakłady. O tym chciałbym zobaczyć, o tym, że panowie z zespołów disco polo jeżdżą po wioskach, o tym, że kluby powstają, albo o tym, że na przykład mój kolega kiedyś w małej wiosce chciał założyć klub dyskotekowy, gdzie robił dyskoteki w wtorek czy w środę, to przyjechał mu pan z dużej dyskoteki i zrobił mu z klubu jesień średniowiecza, parafrazując pewien związek frazeologiczny. O tym chciałem zobaczyć, a nie, że... Ale może o tym będzie ten Maciek, film. Dlaczego to będzie, zakładasz, tak, że to będzie coś innego? Nie, to ja ci mówię, jak to będzie. Moim zdaniem to będzie tak. Podlasie, piękna sceneria, słoneczko, drzewa, piękna flaura, i on z długimi włosami, jak on za młodu wziął gitarę, złapał amor, czy tam cedur, i powiedział, że będę grał, i te wszyscy jego okoliczni sąsiedzi: Zenonie, jaki ty masz talent, twój głos to jest po prostu poezja, i on wtedy dojdzie do wniosku, że tak, będę gwiazdą, i potem będzie, zobaczysz tam, bo widziałem jakieś tam teasery, że na łące, na polanie będzie grał tym ludziom, że wie, z dedykacją dla Maćka, który zakochał się w Alinie, nie, i tam i jego piękne piosenki, i potem jest tak, jak on zostanie gwiazdą, jak te włosy będą dłuższe, jak on trochę przytyje, to będzie film na kolanach. Jeżeli nie będzie, to zapraszam cię na dobrego burgera. Jeżeli ten film nie będzie na kolanach, jesteśmy Zenka, umówieni, że będą, wiesz, rozterki emocjonalne, czy disco polo, a może rap. Czyli jesteśmy umówieni, panowie, zanim sobie dalej porozmawiamy, posłuchajmy kilku informacji więcej na temat właśnie tego nowo powstającego filmu o Zenonie Martyniuku. Ponad 30 latach na scenie powstaje film o karierze Zenona Martyniuka. Super, na razie mi się podoba, już oglądałem. Producentem filmu jest Telewizja Polska. Jest to pierwszy od wielu lat film pokazujący prawdę o tym fenomenie, jakim jest zjawisko disco polo. Zakochać, zakochać się można tylko raz. Panowie, bo tutaj dyskusja trwa w trakcie, ja sobie tańczyłem, bo no, kto nie zna tych hitów, kto nie zna tych utworów disco polo, no i może tu jest klucz do tego, że ten film powstaje, bo trudno odmówić Zenonowi Martyniukowi tego, no, że gwiazdą polskiej sceny disco polo jest. Pytanie, czy legendą, Maćku? Wiesz co, są chyba
większe legendy. Ale znasz te hity, czy nie? Kosz chociażby, chociaż to nie disco polo. Noga tak? ci tupała pod stołem, czy nie? No, no ale coś tam, ale Mietek, to jest, wiesz, każdy ma różne tiki. Ale tak? dobra, panie kolego, podałeś Mietek Kosz. Box office w ciągu ile tygodnia? 16 tysięcy? To jest marny wynik. No tak, ale no wiesz, no... Właśnie, to jest dobry film? Przepraszam, że na chwilę, tylko szybkie pytanie. Nie widziałem jeszcze. Nie a ja też wiesz, nie, dobra. Nie widziałem, natomiast, no, a tutaj poruszyłeś taką kwestię, że czy coś, co dobrze się sprzedaje, jest dobre, nie? Z jednej no tak. strony. Więc zobaczymy, no. Może to też będzie jakiś merytoryczny sukces ten. Przepraszam. Nie, ja nie będę zachował poważnej twarzy. Może tam będą pościgi, wybuchy, Maciek, głęboka disco... historia. Tak, to zatrudnijmy pana, który się nazywa Patryk Wega. Ja mam do niego numer telefonu, ale on jest teraz na planie. Ja myślę, o, to byłby Maciek dobry strzał, żeby Patryk Wega wyreżyserował film o Zenku. Nie, nie. To ja byłoby dobre. Zanim mówiłem. Patryka Wegi już nie. Już to nie wierzę. Właśnie nie. Ja bym chciał zobaczyć jednak ten film, o którym ty mówiłeś, może rzeczywiście o tej scenie disco polo, jak ono naprawdę wyglądało, ale cały czas uważam, że dla fanów, szczególnie dla fanów twórczości Zenona Martyniuka, dla osób, które gdzieś tą kulturę disco polo w jakiś sposób doceniają, nawet taki w cudzysłowie powiedzmy, że może być to kino warte właśnie tego, żeby pójść, żeby zobaczyć, żeby przekonać się, jak wyglądała ta droga Zenona Martyniuka, jeżeli nawet na potrzeby gdzieś tam filmu fabularnego poucinana w pewien sposób, jakieś tam wątki może zmienione, poucinane, przeinaczone, ale wydaje mi się, że fajnie by było to zobaczyć. Pytanie też, bo myślę, że macie tu obaj wątpliwości, ja może troszeczkę mniej, bo cały czas staram się bronić trochę Zenona Martyniuka, ale czy Zenon Martyniuk jest wielką gwiazdą? Zanim tutaj sobie zaczniemy o tym mówić i zaczniecie może mówić, że jednak nie i że jest więcej osób, które są większymi gwiazdami w Polsce i zasługują na te filmy, posłuchajcie, co sam Zenon Martyniuk na ten temat mówi. Ja jestem normalnym, po prostu zwykłym człowiekiem, zwykłym Zenkiem. Cieszy mnie to, że na przykład ochroniarze właśnie wprowadzają mnie na scenę. Nie jestem aż taką, nie wiem, wielką gwiazdą. Nie jestem aż taką wielką gwiazdą, mówi sam o sobie Zenon Martyniuk. Maćku, jak ty patrzysz na Zenona Martyniuka w tym kontekście tych słów i tego, czy jest rzeczywiście taką gwiazdą, która zasługuje na film, na swój film, po prostu już za życia gdzieś, nie patrząc nawet, że mamy więcej osób, czy więcej bohaterów narodowych, którzy zasługują na przykład na swój film, mhm. i tak dalej, tylko patrząc na ten wycinek, na Zenona Martyniuka, czy ta postać na swój film zasługuje? To jest bardzo ciężkie pytanie, natomiast fajne, myślę, w postaci Zenona Martyniuka jest to, że on cały czas mimo tego wszystkiego, mimo tego splendoru w pewien sposób, nie? Bo mimo upływu lat, wiesz, ja na przykład na studniówce te kilka lat temu bawiłem się tam do różnych utworów disco polo. Kto się nie bawił, czy na studniówkach, czy na weselach. Ja grałem na weselach, moi kochani, utwory Zenka, No właśnie, więc coś zawsze nas dotyka, jeśli chodzi o tego Zenka, i to jest bardzo, myślę, pozytywnym człowiekiem. Mimo upływu lat gdzieś to ten show biznes go nie zepsuł, nie? Bo różnie to bywa w show biznesie, nawet jeśli to jest disco polo, a często zwłaszcza jeśli to jest disco polo, no bo swego czasu był boom na to disco polo, chociaż ja wtedy byłem chyba zbyt mały, żeby jeszcze to dobrze w całości, w pełnej krasie zaobserwować. Natomiast tak, no Zenek jest bardzo sympatyczną postacią i myślę, że jakiś tam niskobudżetowy serial można by o nim zrobić, ale żeby od razu film... No nie wiem, tutaj zdania myślę, że będziemy mieli w programie cały czas podzielone, tym bardziej, że Zenek, ten film, ma przedstawić nie tylko życie Zenona Martyniuka, ale także właśnie uchwycić fenomen, jakim jest zjawisko muzyki disco polo w naszym kraju. I pytanie, Bartku, do ciebie kieruję. Jakim fenomenem jest muzyka disco polo w naszym kraju? Bo z jednej strony nikt nie słucha, ale wszyscy znają. Przede wszystkim kilka minut temu powiedziałeś fan muzyki disco polo. Ja teraz ci zadam pytanie, kim jest dla ciebie, ale szybko, mam mało czasu. Kim jest fan muzyki disco polo? Ktoś, kto dobrze przy tej muzyce się bawi, właśnie lubi jej słuchać, nie wiem, jadąc samochodem. Podkreślasz, dobrze się bawi. Dla mnie disco polo to nie jest taki gatunek typu rock, rap, blues, jazz, czy nawet muzyka elektroniczna. Gdzie i słuchasz tego, rozumiesz, leci w słuchawkach. Tak, że leci w słuchawkach na twoim smartfonie, albo wracasz do domu, włączasz płytę, ciach, odprężasz się. Disco polo winylu tam, wiesz. Głowak się nie mieści, leszczy z lamusami się nie pieścić. Pozdrawiam Hemgru. Ale nieważne, wracamy do disco polo. Disco polo jest muzyką użytkową. Pokuszę się o tezę, że to jest muzyka ilustracyjna.
ilustracyjne, tak jak idziesz do galerii handlowej, masz ten smooth jazz, masz tą muzykę ilustracyjną, pan tam gra na saksofonie, trąbeczce. Tak samo jest disco polo, że idziesz na jakąś imprezę, czytaj wesele, impreza u kolegi, no to wiadomo, jesteście już trochę pod chmielem, jesteście po kilku głębszych, to włączacie, bo to jest lekkie, bo to jest disco. Raz, dwa, trzy, cztery. Przepraszam realizatorów, że pukałem w stół, wiem, że tam w słuchawkach wam niezły chaos teraz. I widzą też. I widzą, nie, to widzowie słyszą, bo to jest tłumione, nieważne. Ta muzyka jest przede wszystkim muzyką użytkową. Ja bym nie kategoryzował, że fan muzyki disco polo. Zenek jest takim bohaterem naszych czasów, jest tak jak trochę w Misiu. On jest takim naszym misiem naszych czasów. Ten Zenek jest z ludu. Myślę, że to TVP, która jest producentem tego filmu, chyba też dystrybutorem będzie, bo film będzie można zobaczyć w kinach walentynki. Super, życie to są chwile, chwile ulotne jak motyle i te motyle będą w walentynki. I chodzi o to, że Zenek jest z ludu. No i chodzi o to, że on jest tam legendą, że on jest znany. Chodzi o to, że disco, za disco polo, trochę taka ryzykowna teza, ale jest kapitał polityczny. Za każdym gatunkiem muzycznym, który jest jakby w sposób, artyści są nieprzewidywalni, różnorodni, nie ma kapitału politycznego. Tutaj widzieliśmy obrazki, ludzie się doskonale bawią. Zenek, Zenek, Zenek. A jakbyś teraz zapytał panią, wymień mi przynajmniej 3-4 płyty Zenka Martyniuka, to mogę się założyć z tobą o drugiego burgera z frytkami, że ci nie powie. No to te burgery jest... pewnie by nam się wyrównały. Trudno, chyba, ja ile ten film będzie dobry. Ja już, mi już nic nie zaszkodzi. Bo to różnie może i to być... jest problem. Dlaczego nie zrobimy filmu na przykład o Muńku Staszczyku? Zresztą ciekawa autobiografia wyszła. To jest człowiek, który jakby to żył na przełomie transformacji ustrojowej, któremu kariera wybiła się w latach, na początku lat 90., gdzie wszystko wtedy powstawało, jak wtedy. Teraz film o Kulcie będzie, więc nie mogę powiedzieć o Kaziku Staszewskim. Albo z drugiej strony, zróbmy film o Grechucie, o Czesławie Niemenie. Nie, zróbmy w takim postaci. Zenek jest człowiekiem z ludu i myślę, że o to chodzi, żeby po prostu znowu ci słuchacze disco polo, którzy byli ci mierzeni, nie wiadomo przez kogo, zróbmy naszego bohatera i zróbmy im film. Tylko czy to koniecznie musi być zarzut? Bo ja tak trochę nie uważam, żeby jeżeli ktoś jest z ludu, że i tak dalej, że to i powstaje o nim film, że to jest zarzut wobec tej osoby i tego filmu. Ale idziemy dalej. Jakie są wasze w ogóle ulubione filmy tego typu? Bo tu powstaje film o muzyku, o legendzie polskiej sceny disco polo. Maćku, jakie filmy byś wymienił podobne do tego, jeżeli, nie wiem, zagraniczne produkcje tego typu, nie wiem, o muzykach, którzy gdzieś tam zrobili karierę? Ja myślę, że na pewno na pierwszym miejscu powinniśmy tutaj film o Ryszardzie Ridlu, którego odtworzył Tomasz Kot, wspomnieć. Polski film, wybitna rola Tomasza Kota, który zresztą teraz robi za granicą coraz szybciej karierę. Wybitnego człowieka, że tak troszkę monotonnie będę operował tutaj epitetami, więc myślę, to byłoby takim najlepszym przykładem. I też myślę, że no, gdzie było na przykład TVP, kiedy produkowali ten film o Ryszardzie Ridlu, nie? Więc... może ktoś by się właśnie, ja cały czas z uporem maniaka będę próbował przemycić tą swoją retorykę, że może coś oprócz tego Zenka dałoby się kogoś innego na jakiś inny troszkę gatunek muzyki wrzucić na piedestał. No to 15 listopada Zenka, będziesz miał film Proceder o Tomaszu Chadzie. Ja akurat miałem przedpremierową okazję zobaczyć i to jest właśnie ciekawa historia mówiąca o transformacji ustrojowej. Dlaczego facet trudnił się Procederem? Chociaż to wiadomo, to jest fabuła, to nie jest dokument, no tak, i wiele tam rzeczy, które dotyczyły Tomasza Chady, nie by zostało uwzględnione w filmie, ale to jest temat, myślę, że na inną dyskusję. Dwie biografie, dobra, ja szybko powiem, bo pewnie zadasz to samo pytanie, tylko ja niestety powiem ze Staną, bo Polsce mi nie przychodzi do głowy. Wyprzedziłeś mnie ze Skazanym na Bluesa. 8 mila Eminem, to jest pokazane, tak, właśnie o tym, jak wyglądała sceneria Detroit, wiesz, tego Motown City. I ten City. Biały rodzynek pośród, dokładnie, tego świata. Dokładnie, ten white trash i tak dalej. I wyobrażasz sobie, żeby tą historię, ten klimat przedstawić tak samo, tylko wymienić rap na osiedlu. Disco polo. Tak. Dałbym radę. Ja myślę, ja bym chciał to zobaczyć. Dobra, i teraz drugi film. To nie byłoby, wiesz, segregacji rasowej. Dokładnie. Troszkę inna problematyka. I drugi film teraz świeży, nazywam się Dolomite. Główna rola Eddie Murphy, wrócił do gry. Gościu, który pracował w sklepie, ja szybko powiem, bo wiem, że czas się nam kończy, w sklepie płytowym w Los Angeles, który doszedł do wniosku, że przeprowadzając się do LA chce zrobić karierę i na początku opowiada swoje stand-upy na własnym subtem, nagrywa je na winyle, sprzedaje je z bagażnika, potem chce stworzyć film i udaje mu się, potem jest to hit kasowy gatunek filmowy Black Explosion. Serdecznie polecam. Panowie, to na koniec was zapytam, bo rzeczywiście czas nas dogonił. Czy wybierzecie się na walentynki na film o Zenonie Martyniuku, Maćku?
No pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Ja będę biegł do kina, może nie ale... tyle z samego uwielbienia, ale żeby sprawdzić i powiedzieć, czy słusznie narzekałem, czy bić się w piersi i komuś na przykład kupić burgera z frytkami. Więc... Życie to są chwile ulotne jak motyle. Dzień później mam urodziny, więc to myślę, że to będzie doskonały prezent urodzinowy, żeby obejrzeć w 2020 roku film Zenek. Ten tytuł był taki Zenek. I tak wiecie, wyobrażam sobie go. Panowie, tak. Stawiamy kropkę. Ciach, ciach. Myślę, że tutaj te zdania ponarzekali trochę, mamy, ale z drugiej strony pójdą. Myślę, że pozdrawiamy Jacka Kurskiego i Zenka Martyniuka. Czy ten film jest potrzebny. Myślę, że ja też ten film zobaczę. Państwo być może również do kina się wybiorą. To tyle, jeżeli chodzi o filmy na temat Zenka Martyniuka, Maciej Rugała, Mówis, Rum, Bartosz Burczak, Tygodnik Solidarność, prowadzący audycję na Rapie w Radiu Wnet byli moimi i państwa gościami. Dziękuję wam bardzo serdecznie, a państwa zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl.